Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Let's Play La Cornella. Dzisiaj będę musiał kontynuować ogarnienie spraw tutaj na farmie. Muszę poprzewozić wodę, muszę tam pozupełniać, no bo dzisiaj to już ostatni maj. Zaczynam się żniwa, a ja muszę pozupełniać rzeczy tam w niektórych rzeczach. Przede wszystkim tak, no to zwierzęta. Tutaj będę musiał wodę dowieść. To jest dość ważne. Tu u kurówek akurat będzie ok. Tylko nie wiem, czy nie będę musiał gnojawicy wywieźć w jedno miejsce, bo będę to potrzebował. Jeśli chodzi o świnki, dowieźć im tutaj jedzenia, żeby miały zapas. Kury jest ok. Owce widać się pomnożyły, ale też jest wszystko ok. Tam akurat dostarczałem wodę. Jeśli chodzi o tutaj te rzeczy, tutaj to ok, na razie nie potrzebuję. Ja bym potrzebował jak najwięcej tego kompostu. Ten kompost będzie mi potrzebny później do kawy, aby dalej funkcjonowała. O, właśnie, to jest cukier, muszę przewieźć. Cukier przewieźć, buraki przewieźć do tego, do cukrowni. Tu ubrania ok, to na razie nie interesuje mnie. Tutaj mleko ostatnio przewiozłem, to powinno wystarczyć na jakiś czas. Drzewo. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze trochę drzewa narobić, ale to ogarniemy spokojnie. Powinno to starczyć do następnego sezonu zimowego, aczkolwiek ja jeszcze muszę sprawdzić, jeśli dorzucę tam gnojowicę do tego, czy nie zwiększy się produkcja drzewa. Tutaj wodę będę musiał uzupełnić i pokombinować z obornikiem jeszcze. Mleko też by można było dowieść, uzupełnić. Jakieś 4000 może litrów. No to jak kawę, jak to mówiłem, to płynny nawóz będzie potrzebny. Tutaj jest ok. Tu słomy też jest ok. No i tu muszę minerały przywieźć. Kupić minerały i przywieźć. No i tutaj, jak mówiłem, dowieść tutaj tą gnojówkę, żeby uruchomić tu jeszcze to. Zobaczymy, czy to coś pomoże. No i jak to wygląda produkcja kiszonki. Widzę, że ładnie. Dobrze, spoko. To niech się tutaj produkuje w takim kładzie. A ja się zabieram za robotę. Najpierw w pierwszej kolejności zrobimy sobie uzupełnienie wody u owiec. I przejedziemy później, no jak będę odbierał zbiornik, to sprawdzę, ile tam gnojowicy jest. Zaraz, możemy wrotkę wziąć w takim układzie. I tak sobie teraz myślę, że... No właśnie, już niepotrzebnie później dwa razy bym jeździł. Muszę wziąć swoją małą wywrotkę, ona mi musi pomóc. Chodzi mi mianowicie o to, żeby jak już jadę tam w stronę krówek, żeby od razu załatwić sprawę z tym. Co to jest? Aha, dobra, wziąłem, co to jest. nie to. To zabornikiem, żeby załatwić sprawę. Dobra, to będzie. To już jest wdrożone, że tak powiem. No i co jeszcze? Aha. Łąka. Temat łąka, bo jeszcze planowałem kupić tą drugą moją byłą łąkę i ją zrobić. Tamto dziwo to w miarę szybko mi poszło. No w sumie to też było tylko zebranie i... Zdążę? Nie zdążę. Oni są szybcy, kurde. Ostatnio. I se po drodze chodzą, panoszą się. Nie dobrze. Bo tym razem nie musiałem belować, więc
szybko się zebrało tą trawę i przewiozło do kieszenia. Dobra, zobaczymy. Nasypiemy to. Ja sprawdzę, jak wygląda sytuacja z gnojówką. 27 tysięcy, ok. Może by było część przewieźć. Muszę było część przewieźć. Dobra, to się niech tutaj ładuje. A ja w międzyczasie, żeby czasu nie tracić, wezmę, nabiorę wody, żeby owcom przewieźć. Tak myślę, gdzieś może 20 tysięcy powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że to się tam zmieści, a jak nie, to gdzieś to upcham. A, tu i tak muszę to przewieźć. Dobra, to niech się też teraz ładuje. To już będzie zrobione. To już mogę przewieźć. Mam nadzieję, że to coś pomoże. No, jeszcze trochę i będzie gotowe. Już. Dobra, gięcior mamy. To jedyne mi się podoba właśnie w tej oborze. Tak sobie pomyślałem, że tu już dawno nie uzupełniałem tam rzeczy. Może się raz uzupełniło na maksa i fajnie trzyma. Nie trzeba bez przerwy jeździć i uzupełniać. Tak jak to na niektórych mapach jest. Tu jedynie widać, jak mało jest tej kiszonki, ale jak zobaczymy, że jest 42 tysiące, to spoko. Pasuje. Dobra, to się przesypało. To w takim razie sobie tutaj wywrotkę zostawię. Nie będę jej woził tam z powrotem. Może będzie mi potrzebna znowu tutaj. No jakoś trzeba to sobie dawać radę z takimi problemami wynikającymi właśnie z błędów modów, czy tam kolizji modów, jak to tam się nazywa. O, pan robocik jedzie. Jeszcze leje. Jeszcze tylko 10% będzie gotowe. No i też jest fajna sprawa. Bardzo ciekawy pomysł, który został dodany do tego, do farminga FS22. Chociaż w FS19 było coś podobnego. Może nie taki robot, który wyjeżdżał na zewnątrz, tylko było mod obory, która sama karmiła krowy. Po prostu się wrzucało do segregowników czy separatorów. Każdy produkt osobno. I robot, który się sobie podjeżdżał od tyłu zbiornika, w którym się znajdowała każda każdy składnik TMR-u, czyli tam w przypadku były trzy: siano, słoma i kiszonka. Brał tyle, ile potrzebował, podjeżdżał z tyłu, zsypywało się, mieszał to, no i później rozwoził to. To wszystko się znajdowało w jednym budynku. To pamiętam to, bo ciekawy ten mod był. A teraz zrobili coś takiego, że no robot osobno ten system mieszania jest osobny. Nie jest w tym samym budynku, także troszeczkę inaczej to wygląda, takie bardziej nowocześnie. O. Dobra, tu już mamy nalane. Fajnie. Co jeszcze? O, to mleko jeszcze. Ile tu tego mleka mamy? Mamy już prawie dwie palety. W jednej palecie jest 1000. Dobrze. A ile to waży? 1,5 tony. Nieźle. Ciężkie to.
Dobra, to tu byśmy mieli to ogarnięte. Resztę wody wleję do segregownika, sortownika, rozprowadzacza. O. Do rozprowadzacza i następnym etapem co będzie? Będę musiał chyba tą gnojowę przewieźć. Dobra, dzięki. Będę musiał tą gnojowę tam przewieźć, uruchomić to, żeby to już działało. No i później śledzić, jak wygląda sytuacja z tym odbornikiem. Czyli tam wszystko odpowiednio się rozdziela. Nie znając życia, pewnie będzie uzupełniać ten, jak to się mówi, biogazownię, tak jak tamtą, też uzupełniało do maksa. Chociaż z drugiej strony, bym mógł im to też tam zawieźć, byłby spokój. Zaraz popatrzymy, jak to wygląda. Tutaj mamy obornik. No, a tu nic nie widać. Z tym obornikiem to jest zmieszane z tym. Ale tutaj widać, że tutaj wrzuca obornik do tego. No dobra. W takim razie biorę się w robotę i przyspieszamy. Thank you.
living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. No i coś tam udało się ogarnąć. Także dzisiaj już raczej nie brałem się za drzewa, ani również za łąkę. No tak jak mówiłem, drzewa to na razie jeszcze się wstrzymam, bo chcę sprawdzić, czy tak mojówka będzie miała wpływ, czy to zwiększy produkcję, czy nie, się dowiemy. Tam już tam w tych paleciarni zmniejszyła się ilość drzewa, zobaczymy jak teraz będzie na bieżąco wyglądało. No i co? No, łąki nie kupowałem, bo muszę na razie oszczędzać pieniążki, bo dzisiejszego dnia prawdopodobnie może już być pierwszy kontrakt, jeśli chodzi o zbiory. Nie wiem, czy mi będzie pierwszy w kolejce, więc jeśli trzeba będzie już robić kontrakt, to będę musiał zakupić kombajn, żeby nie pozbyć sprzętu, robić swoim sprzętem. Taki jest mój cel, taki jest mój zamiar i chcę go osiągnąć, a nie wiem ile kasy będę musiał na to wywalić. Później jeszcze myślałem, żeby kupić fabrykę i olej gdzie jadę? A, bo miałem sprawdzić co mam w tym silosie i przewieźć materiał, znaczy albo rzepak albo słoneczny, bo to chyba mam tutaj w silosie, tak mi się wydaje. Teraz sprawdzimy. Rzepak, no. To rzepak mam tutaj i mam kukurydzę. Także te dwie rzeczy, które z których robi się olej. No i myślałem, żeby to kupić. Uszlachetnić olej i sprzedawać go, ale na razie, no też na razie nie będę inwestował. Muszę poczekać do jutrzejszego dnia, zobaczymy jak będzie sprawa wyglądać z kontraktami. No i co jeszcze? A no i zapomniałem powiedzieć, że jednak gdzie ja jadę? Że jednak zakupiłem ten ciągnik, bo może być, że będę potrzebował dwa. Ale to jeszcze się okaże. Na razie była promocja, był w dobrej cenie, to kupiłem go, niech stoi. Niech sobie to tam. Znaczy ja go przywiozę tutaj tak czy inaczej na farmę, żeby był tak samo jak i ten Volvic, jest tu drugi Volvic typu w stylu takim amerykańskim. Zobaczymy jak to tam wyjdzie jeszcze. Co tu? Czy coś ciekawego doszło jeszcze? Właśnie ta przyczepa. Jest 45% taniej. Tylko czym to ładować? Nie wiem, muszę się zastanowić nad tą przyczepą. Jak sprawy wyglądają tutaj teraz? Tu dalej się to produkuje. Spoko. To nie ma z tym problemu. Tutaj uruchomiłem tą opcję zgnojową, więc może przyniesie to jakiś efekt. Tu słomy jeszcze jest dość, pracuje. Spoko. No i tu niestety zakończyła się produkcja.
powoli kawy, ale to poczekamy, zobaczymy ile się tam nazbierało. No tu wody mamy dość, ziarna, okej. Tutaj ogródki są w porządku, nie ma z tym problemu. Tu zostało tylko 757 litrów, zobaczymy dnia jutrzejszego, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówiłem, no i tutaj też wszystko w porządku. Buraki cukrowe zostały dowiezione, także to ruszy produkcja. No i tutaj, tu mamy 1600 kompostu, a w drugim mamy 16 000. To zrobimy tak, że z tego zrzucimy kompost na dystrybucję, a tam będziemy magazynować. Dobra. Tak, to zrobię. Chociaż nie wiem, czy tutaj lepiej nie było podjeżdżać, a tamto dystrybuować. Właśnie, tak zrobimy. Czyli to przechowywanie, a tu z tego zrobimy dystrybucję. Dystrybucja. Ale niech to idzie. O, i poszło. Wiesz, nie. No i tutaj jest biogaz w butlach. Nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę, patrzyłem na to. Setka tego gazu jest, także 10 będzie potrzebne na 1000, a cena tego, teraz popatrzymy, jak to wygląda, czyli 10 butli na 1000 i 10 butli do przewiezienia, no to trochę będzie roboty. Jaka cena jest? Cena jest 4300 obecnie. 4400 jest maksymalnie, czyli wychodzi na to, że jest dobra cena. Teraz można było to trochę obniżyć, no ale niech to się na razie nazbiera. Dobra, myślę, że jutrzejszy dzień zacznie się dość ciekawie, bo trzeba będzie zakupić prawdopodobnie już ten. Dobra, sprzęt tam poczeka sobie. Światło muszę wyłączyć. Zakupić ten kombajn w końcu. I myślę, że jutro ruszymy już ze żniwami. Zobaczymy, jak to wyjdzie jutro. Sam jestem ciekaw. Mam nadzieję, że będzie wszystko po dobremu. Dobra, z mojej strony to wszystko na dzień dzisiejszy. I usłyszymy, widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, jak przebiegnie cała ta akcja z tym żniwami w tym sezonie. Dzięki, na razie, cześć.